Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na moje plany czytelnicze na luty. Tak jak przed chwilką mogliście usłyszeć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać książki, które chciałabym przeczytać w lutym, ale w zasadzie, ponieważ jeszcze kawałek stycznia przed nami, kiedy ja nagrywam ten film, to być może lepiej byłoby powiedzieć, że są to książki, które chcę przeczytać w najbliższym czasie, bo nie wykluczam, że część z nich uda mi się przeczytać jeszcze w styczniu. Sporą część z tych książek będę Wam tutaj pokazywać w formie wyświetlanych obok okładek, ponieważ nie mam ich fizycznie albo jeszcze na przykład nie miały swojej premiery. Tak więc taka mała uwaga, szczególnie dla tych osób, które lubią widzieć książkę fizyczną. Ja bardzo lubię na filmikach oglądać właśnie takie książki fizyczne, tak więc ostrzegam, że po prostu będzie ich tutaj bardzo mało i właśnie może od nich zacznę. I pierwszą z tych książek, które planuję przeczytać w następnej kolejności, kiedy tylko skończę książkę, którą obecnie czytam, jest to biografia Marii Curie Skłodowskiej, czyli Maria Curie, napisana przez jej córkę Ewę Curie. Książka, która zebrała mnóstwo pozytywnych recenzji. Ja teraz właśnie widzę przy okazji tych wszystkich podsumowań 2021 roku, że dla wielu osób to jest jedna z najlepszych książek, jeśli nie najlepsza w ogóle, jakie w minionym roku przeczytali. Także bardzo jestem ciekawa. Podobno tę książkę czyta się niesamowicie wciągająco, niesamowicie angażująco, jak najlepszą powieść, a nie biografię. O tej książce też już mówiłam na moim kanale swego czasu całkiem sporo, bo też ona już była w moich planach, była też w moich planach na cały 2022 rok, także w TBR-ze na cały rok mogliście o tej książce usłyszeć, więc nie będę się tutaj powtarzać. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać ją jeszcze właśnie w tej końcówce stycznia. I druga książka to również coś, co znalazło się w moim TBR-ze na cały 2022 rok i jest to jedna z książek serii butikowej, czyli Pieśń o Achillesie Madeleine Miller. Tutaj oczywiście mamy jakiś taki retelling, opowiedzianą na nowo historię mitu o Achillesie, mitu o wojnie trojańskiej. Bardzo jestem ciekawa, bo ta książka akurat zebrała mieszaną opinię, to znaczy część osób się totalnie nią zachwycała i mówiła, że to jest taka bardzo, bardzo przejmująca i smutna książka, na której można naprawdę popłakać, a ja takie książki bardzo lubię, ale znowu część osób tę książkę krytykowała. Także bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Ostatnio jestem w takim historycznym nastroju, mam ochotę na właśnie mitologię, czy to grecką, ale nawet bardziej egipską, bo zawsze ta egipska mitologia była moją ulubioną, tak więc no myślę, że ta książka trafiła po prostu na dobry czas teraz. Jeżeli teraz ją przeczytam, to jest duża szansa, że po prostu mi się spodoba, tak więc Pieśń o Achillesie również jest w tych najbliższych planach. I przechodząc już do książek, których nie mam tutaj fizycznie za sobą, zacznę od takiej, która jeszcze nie miała swojej premiery, bo jej premiera przypada bodajże na 26 stycznia, a jest to książka Tahereh Mafi, Gorzki smak jej wielkiej radości. I jest to książka, z tego co czytałam z opisu, dosyć podobna tematycznie do książki Gdyby ocean nosił twoje imię. W ogóle te książki mają bardzo podobne tytuły, też w języku angielskim oba te tytuły to są definicje tych słów. I wydaje mi się, że to może być jakaś seria, bo też właśnie są bardzo podobne tematycznie, ponieważ obie te książki traktują o życiu nastolatków pochodzących gdzieś tam z kultury muzułmańskiej, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych tuż po zamachach na World Trade Center. I o ile właśnie Ocean, z tego co pamiętam, rozgrywał się tak dosłownie tuż po, czyli chyba jeszcze w 2001 albo na początku 2002 roku, o tyle tutaj akcja ma się rozgrywać w roku 2003, czyli po wypowiedzeniu przez Stany Zjednoczone wojny Irakowi. No a z tego co wynika z opisów, właśnie główna bohaterka będzie zmagać się z bardzo problemami, to znaczy przede wszystkim z ogromnym rasizmem, z ogromną nienawiścią, z takimi zbrodniami, przestępstwami na tle właśnie rasowym. To jest oczywiście bardzo ważny temat, a też pamiętam, że Ocean całkiem mi się podobał. Może nie był to jakiś mój totalny ulubieniec, ale uważam, że ta książka poruszała wiele ważnych kwestii, nie tylko właśnie takich kulturowych, ale w ogóle na temat tego, jak my jako ludzie zachowujemy się w pewnych sytuacjach. Także no, bardzo jestem ciekawa, czy ta książka również mi się spodoba, więc na pewno jest na mojej liście planów czytelniczych w najbliższym czasie. Kolejna książka to jedna z najnowszych premier wydawnictwa Pauza, a jest to książka Komodo Davida Vana. Ja jeszcze nie miałam okazji czytać żadnej książki tego autora, natomiast słyszałam bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii na temat jego twórczości. Komodo to jest bodajże czwarta jego książka wydana w Polsce i powiem szczerze, że jakoś bardzo nie miałam ochoty czytać tej książki, ale spłynęło mnóstwo naprawdę bardzo pozytywnych recenzji. Kilka osób gdzieś tam pisało, ostatnio dodałam taki post na Instagramie, gdzie pytałam się właśnie Was o Wasze ulubione książki wydawnictwa Pauza i tam padło właśnie Komodo chyba kilka razy nawet, a biorąc pod uwagę, że jest to nowa książka, bo ona wyszła w styczniu, to naprawdę jestem zaintrygowana. To jest historia kobiety, która na zaproszenie chyba swojego brata leci właśnie na wyspę Komodo i no, planuje tam spędzić taki, wiecie, bardzo przyjemny czas, gdzieś tam nurkując na rajskiej wyspie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast leci tam ze swoją matką i są tam poruszane tematy związane właśnie z relacją na linii matka-córka, jakieś traumy z dzieciństwa. Podobno autor bardzo, bardzo dobrze przedstawia psychologię postaci, także jestem naprawdę szalenie ciekawa, no bo wiem, jak wyglądają książki wydawnictwa Pauza, wiem, jak założycielka pani Anita tego wydawnictwa dobiera swoje książki, także jestem niemal pewna, że tutaj rozczarowania nie będzie. Kolejna książka to coś, co również planuję czytać na Legimie, na czytniku. Już pobrałam tę książkę, a jest to książka Oprzyj swoją samotność o moją. To jest książka, o której ja usłyszałam chyba u księgarki na Regale, tak mi się wydaje. W każdym razie to jest książka, o której bardzo niewiele osób mówi, ale też ostatnio widziałam, że Zuza, dziewczyna z biblioteki, uznała tę książkę za jedną z najlepszych, jakie przeczytała w zeszłym roku, także to mnie jeszcze dodatkowo zachęciło do właśnie przeczytania tej książki. To ma być historia studentki, takiej wybitnie uzdolnionej studentki, nie wiem, czy ona studiuje muzykę, czy matematykę, ale w obu tych kierunkach jest wybitnie uzdolniona.
i jej romansu z jej byłym chyba wykładowcą, coś takiego. Z tego co wiem, to ma to być, mimo tego, że to jest dosyć oklepany temat, bo jednak jest to romans studentki z nauczycielem, z wykładowcą, to ten temat został poruszony bardzo, bardzo dobrze, z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie innej strony niż moglibyśmy się spodziewać i tam być dużo takich właśnie odniesień matematyczno-muzycznych, czego jestem bardzo ciekawa, ale jednocześnie trochę się tego obawiam, bo nie wiem jak to odbiorę, nie wiem czy będę w stanie zrozumieć w ogóle te odniesienia, bo ja ani muzyka, ani matematyka to nie są moje mocne strony. Tak więc no bardzo jestem tej książki ciekawa, ale te wszystkie pozytywne opinie naprawdę mnie intrygują. No i wydaje mi się, że może to być jedna z takich książek, które okażą się ulubieńcami być może nawet roku. Kto wie, także bardzo jestem ciekawa. I ostatnia już książka, którą mam w planach na ten najbliższy czas, to jest najnowsza książka Colleen Hoover, czyli Reminders of Him. Książka, która widziałam, że na Amazonie e-book kosztuje chyba 2,99, 3 funty, także zamierzam ją kupić, jeszcze jej nie kupiłam, bo miałam jakiś problem z logowaniem się, tam wiecie, trzeba było podać jakieś, nie wiem, hasła, przepisać te takie pudełeczka, przepisać te cyfry, ale te cyfry były totalnie nieczytelne, a ponieważ robiłam to późnym wieczorem, to stwierdziłam, że zrobię to innym razem, kiedy będę siedziała przy komputerze, przy laptopie i no i po prostu będę mogła się przyjrzeć wyraźnie tym literkom. Także jeszcze się nie zalogowałam, ale planuję tę książkę kupić i planuję ją przeczytać. Jak wiecie, ja Colleen Hoover bardzo lubię jej książki, ale czytam je właśnie głównie po angielsku, raczej nie czekam na polskie premiery. Nie wynika to z tego, że ja uważam, że tłumaczenia książek Colleen Hoover są jakieś złe, ale po prostu jakoś tak się przyzwyczaiłam, że no bardzo dużo, większość jej książek zdecydowaną przeczytałam jednak w języku angielskim i gdzieś tam jakoś to we mnie zostało, że jednak książki tej autorki wolę czytać po angielsku, jakoś bardziej je wtedy przeżywam, one mi się bardziej wtedy podobają, więc mam nadzieję, że i tak będzie. Tutaj mamy historię kobiety, która z tego co zrozumiałam, to przypadkiem trafia do więzienia na kilka lat i kiedy wychodzi z tego więzienia i wraca do swojego miasteczka, to przede wszystkim próbuje odnowić relacje ze swoją córeczką. Ta córeczka ma chyba 4 lata z tego co wiem i ciężko jej po prostu znowu nawiązać więź, ponieważ ta córka jej praktycznie wcale nie rozpoznaje i też z tego co rozumiem, to społeczeństwo, ta społeczność tego miasteczka się od niej odwróciła. Ma tam być jakaś jedna osoba, która będzie jej pomagać. Tak więc bardzo jestem ciekawa, co tym razem Colleen Hoover wymyśliła i mam nadzieję, że będzie to równie wzruszająca książka, jak wiele innych, które wyszły spod jej pióra i równie mocno mi się spodoba. Tak więc tak przedstawiają się te moje plany czytelnicze na najbliższy czas. Tak jak wspomniałam na początku, część z tych książek planuję przeczytać jeszcze w styczniu i mam nadzieję, że mi się to uda, ale dużą część na pewno przełożę na luty. Myślę, że też mogą dochodzić tutaj jakieś nowe tytuły, bo pewnie wyjdą jakieś premiery, nowości, które będę chciała przeczytać, a być może będę miała ochotę na coś innego i sięgnę po coś innego, ale na ten moment tak ta lista się prezentuje. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na najbliższy czas. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!